potem... Kierownicą i wszystkim innym. O nie, nie, nie! Nie. Czemu nie? Kto to jest? To nikogo nie ma. Nagrywasz tam. To? Tak. Świetnie. Zobaczysz, że się pośmiejesz tam. No, świetne wspomnienie. Okej, teraz musisz przypomnieć. Hamulec, gaz. Nie. Nie wiem, właśnie jak mówię. Zmieniasz biegi pierwszym, hamujesz drugim, po prostu do pierwszego, z pierwszego lewej nogi nie zdejmujesz. Gaz i hamulec prawą nogą kontrolujesz. Hamulec, gaz. Tak. To jest sprzęgło w takim razie. To jest sprzęgło. Okej. To są mnie krok po kroku. Co robię? Tak, naciskasz sprzęgło. Mhm. Naciśnij sprzęgło. I wtedy delikatnie popuszczam, a potem naciskam gaz. Ale tak, a tak, tak. Na razie bez tego zobaczymy, okay. Jak ty to robisz. Zaciągnąłeś? Tak. Okay. Posuń się do przodu. Bardziej do tyłu? A, okej. Dobra. Naciskam sprzęgło. Tak. Tak, do samego końca? Nie musisz do samego końca, ale możesz, no. I teraz powoli go odpuszczaj i dodawaj trochę gazu. Zobaczę, czy dobrze mówisz gazu. Dobra ilość gazu. Dobra ilość gazu była. Daj to. I tak trzymaj. Taką ilość gazu trzymasz i odpuszczasz sprzęgło aż do końca. I aż do końca. I puszcza sprzęgło. I powinna już do mogę zjechać. I wtedy coraz mocniej możesz jechać dalej. Okej. Okay. Moim błędem było to, że ja robiłem tak. Odpuszczałem tego tyle samo, co tego dodawałem. Ja tak samo. Okej. Okay. Czyli po prostu daj delikatnie, po prostu trzymam tak i nie ruszam tak. Dalej w dół. To teraz zobaczymy to z jedynką. Jedynką? Co to mówisz? Rzucasz sprzęgło do końca. Okej. Okay. Mhm. Rzucasz jedynkę. I robisz to samo, co przed chwilą. Podaj trochę gazu. O, dobrze, dajesz gazu. Teraz oddajesz sprzęgło i trzymasz tak, żeby taki był dźwięk. A, dobrze jest. Dobrze jest. Dobrze, bardzo dobrze jest. Idealnie, tylko trochę dodaj gazu. Raz sprzęgło naciśnij i puść gaz i hamulec. Hamuj. Teraz zrobimy to samo, tylko że chcesz. Cześć, czy co ja mam puścić? Co mam zrobić? To samo. A, nie, dobra. Właśnie. Puść wszystko. Właśnie nie znam, co ja mam puścić. Teraz robisz to samo, tylko do tyłu. Okej, okay, czyli naciskam i delikatnie gaz, ale jadę do tyłu. Tak. Okej. Co za panika? Naciągnąłeś? Nie. Teraz ręczny jest, ale nie ma żadnego biegu. Okej. Okay. Naciskam. Czyli sprzęgło? Wsteczny jest w prawo i w tył. W prawo i w tył. I to samo. Czekaj. Jest on? Tak, jest. Okay. I to samo. Tylko kierownicę jeszcze kontroluj, bo widzę, że nie pojechałaś tak jak chciałem. Dobrze robisz. Tylko musisz słyszeć, żeby się nie pracował tak jak teraz. O, za cicho przez. Tutaj. Ciśniesz. Czyli startowanie jako tak. Teraz musisz wcisnąć to, żeby puścić tamto. Rozumiesz? Nie możesz puścić. Nie, teraz to jest ważna rzecz. Jeżeli. Co ciągnie, a ja puszczę wtedy. Czekaj. Czyli właśnie, co ja mam teraz robić? Jeżeli chcesz zatrzymać się, hamulec? To najlepiej zrobić tak. Wrzucić sprzęgło, żebyś nie miała żadnego tego biegu. Wtedy możesz puścić gaz i wtedy możesz puścić też tu i wtedy wyjąć bieg. I wtedy nie ma żadnego biegu. A jakbyś puściła gaz i tak sobie tego, to byś cały czas miała bieg i cały czas by cię szarpało do przodu. Okej. Okay. Tylko że bez gazu. I teraz to samo tylko na jedynce do przodu. Okej. Okay. I tak można przez cały dzień, bo ty musisz się nauczyć startować i stopować na początku, aż pod nasz na pamięć będziesz to wiedziała. Okej. Okay. Pojedziemy. Czekaj. Już na, ja tu zawsze nasłuchałem, żeby silnik nie zgadzał, nie zdech. Super. Możesz... Wow! To było jak, moja jak ci szarpie, to pamiętaj. Wrzucasz sprzęgło i to jest najważniejsza rzecz. Możesz siedzieć, co się chce, jak masz sprzęgło. Możesz hamulec wciskasz, możesz puszczać gaz, możesz robić co chcesz. To teraz wykręcimy. Ja robię. To teraz wykręcimy. Jak myślisz? Weźmiesz wsteczny, skręcisz na maksa w lewo i będziesz tak. Dobra? Ale ja nie wiem wtedy, kiedy zahamować. To jest mój problem, że... Ja ci powiem. Nie, tak jest problem, że ja nie wiem właśnie co ja... Okej, okay, umiem włączyć bieg, zacząć jechać, ale potem właśnie nie wiem, co się dzieje z moimi nogami. Dobrze, no to na razie będziemy startowali, stopowali, ale musimy wykręcić w tamtą stronę i będziemy robili to samo, tylko że w tamtą stronę. Bo okay. Ja nie chcę na nich patrzeć. A wtedy ja będę miała pod słońce. Trudno. Okej. Okay. Musisz patrzeć i tak na nogi na razie. Co ja miałam powiedzieć? Jeżeli hamuję, no. To tak. Sprzęgło jest do końca wciśnięte. Tak, i hamuje. Tak, jak będziesz to robiła... I wtedy mogę pociąć normalnie, później potem... Nie, musisz wyjąć bieg i możesz puścić. Nie możesz na biegu zostawić samochodu. Jak... Czyli sprzęgło, szczerze mówiąc, jest przez większość czasu naciśnięte do końca. Jeżeli się toczysz, albo jeżeli zmieniasz bieg. Ale jeżeli chcesz jechać,
To mhm. sprzęgło to jest tak, chwila, wrzucasz bieg i puszczasz sprzęgło. Możesz robić tak, że masz na przykład trójkę, trójkę masz, masz włożoną trójkę i puszczasz gaz bez dotykania sprzęgła, wtedy silnik tobą hamuje. Wtedy po prostu zamiast używać hamulca, żeby wyhamować przed rondem, hamuje tobą silnik. Mhm. Ale na małych prędkościach on się po prostu zgaśnie. Aha, a na większych masz ten pęd, który cię pcha. Mhm. Czyli teraz tak, musisz... Czyli wiem, że to tak jakby jechałem na sprzęgle, tak? Na osi bez żadnego tego. Ale dobra, teraz cofamy się w lewo. Włączył się wiatraczek. Musisz najpierw ruszyć bieg i zacząć jechać, dopiero potem możesz kręcić kierownicę, bo inaczej nie ruszysz kierownicy, bo nie mam wspomagania. Okej. Okay. To samo co przed chwilą, na wstecznym i w lewo. Wsteczny, sorry. No. Skręcę już. Sprzęgły hamulec. Za mocno, ale jeszcze raz to samo. Okej, okay, spanikowałam. Dobrze jest. Dalej, kontynuuj manewr. Okej, okay, spokojnie. Ja tobie mówię, żeby być spokojnie. Dobry dźwięk silnika, to nie jest wcale za mocno. Najważniejsze, żeby nie zgasł. Dobra. Okej. Okay. I teraz jedynka i w prawo. Ja to wszystko muszę przemyśleć. Mm-hmm. Okej. Okay. Gazu za mało. Nie słyszę silnika. Teraz słyszę. Widzisz, nawet sroga jest spokojna. Jest okej, jest okej. Okay. Wrzuć sprzęgło się tocz. Teraz wrzuć sprzęgło się tocz. Mm-hmm. I teraz znowu daj gazu. Dalej, stoczącego się teraz powinno startować. No. Możemy pojechać w prawo. Musisz trochę gazu dodać i tak już mi się nawet jak się toczy. Za mało małpy. Tak sobie daję. Wrzucę dwójkę. O nie. Czemu nam daj żerbie? Okej, okay, w prawo. No. Żerbie to bomby ma miski biega jako tak. Ups, nie w to prawo. Dobrze, to jest nieważne i tak. Okay. Ty też możesz dać prawo i tam wrócimy sobie. To jest trochę mniej miejsca. Sprzęgło masz? Super. Cofujesz, tak? Dobry pomysł. Cofasz się i bierzesz tam z powrotem. Chociaż i tak to będzie pod prąd. Nie, bardziej myślałam wycofać się tak. No. I tam. No tak. Okej, okay, dobra. Wstecznie. Czekaj. Wysokie. Czasami wstecznie nie wchodzi, ale to usłyszysz chropanie. Nie, bardziej byłam, nie jestem jeszcze pewna. Nie, to nie hamulec. Nadal jedziemy. Najważniejsze słyszeć silnik, bo jak nie słyszysz silnika, to nie ma hamulec, ręczny się nie wszedł. Odejmij gazu, trzymaj cały czas tego. Prośba, odejmij i jeszcze raz wstecz. Jeszcze raz wstecz mocno ręczny, wsteczny. Dobra, teraz powinien zadziałać. To było takie chrobotanie, że nie był wsadzony. Ale to było na samochodzie. Ja już bym się toczył bez gazu. Wiesz, bo jak już masz ruch, to możesz się toczyć bez gazu, tylko wtedy kontrolujesz hamulcem, nie? Wiesz, o co chodzi. Uh-huh. Z hamulcem już możesz kontrolować. A, lusterka byś sobie ustawiła pod siebie, jakbyś chciała, ale na razie nie ważne. Niby wiem cię, co jest. Dobra. Niby. Masz wsteczny, co jest niebezpieczne, bo cały czas trzymasz nogą samochód. Jakbyś nagle się puściła nogę, to by szarpnęło na dwa tygodnie. Teraz już jest bezpiecznie, wiesz, o co chodzi. Okej, okay. Czy muszę uważać na... Tak. Żeby nie mieć, jak najkrócej mieć bieg. Okej. Okay. Jedynka? No. I jedziemy dobrze. I potem jadę gdzie? W prawo jedziemy i naokoło? Naokoło możemy. Ja bym pojechał tam. Ale możemy na... Jak nie, dobra, o, masz rację. Tylko zaraz... nie wiem, czy się wyrobię. W sensie, wyrobisz że... się, bez problemu. Miej rękę na ręcznym. Zgas. Dobra. Przyciśnij go do gazu. Naciśnij. Dobrze, naciśnij. Dobra, zgasnę ci. Zgasz. Nie, to nie twoja wina. To jego wina jest. Czekaj. O, była jedynka. Była jedynka. Dobra, teraz nie ma żadnego biegu. Jest ręczny. Odpal go. Z gazem. Żeby... Nie ma biegu, czyli jest bezpiecznie. Żeby uruchomić, muszę mieć sprzęgło? Nie, nic nie musisz mieć, ale ja zazwyczaj mam sprzęgło i hamulec dla bezpieczeństwa. Czyli nawet jeżeli cokolwiek się dzieje. Co jaka mucha. To jest wina samochodu, zapchał się. Dobra.
Sprzęgło i hamulec ja zawsze klikam tylko dla bezpieczeństwa. Wtedy sprzęgło wiem, że nie ma żadnego biegu, hamulec wiem, że on stoi w miejscu, nawet jeżeli mam ręczny. Okej. Teraz tak. Raz, dwa i popuszczam. Tak? Nie za długo, za długo! To właśnie nie wiem, raz, dwa i... Ja zazwyczaj nawet półtora sekundy nie trzymam. No właśnie pytam się, raz, dwa, dobra, trzymaj. No, trzymam. Trochę chujowo, ale dobra. Puszczam sprzęgło, jedynkę i jedziemy. Ale nie, tu musisz trzymać rękę tam na tym. To jest taki wypadek. No dobrze. Ale jak ja prawie jechałam więcej w słup gazu. Dobrze, więcej gazu musisz dawać. Okej. I tak najważniejsza kontrola to jest lewą nogą, bo gazu możesz wyciąć ile chcesz. Bez agresywnych ruchów musisz zgaść. Ma to dla siebie. No. Więcej gazu trochę, trochę bardziej odejmitego. Super, idealnie. Idealnie. Ja bym się toczył na twoim miejscu. Okej. Czyli tego musisz dodać. Gaz. No na luzie to... Dobrze, ale... I teraz jak się toczysz, to możesz puścić nogę z tego i tylko nogą prawą kontrolować, szybciej, wolniej. Aha. Tutaj okej. Okay. Najważniejsze jest mało gadać, żeby osoba sama myślała to, co robi. Okej. Podaj gazu. Przez to, że odjęłaś gazu, to tak się stało. Tutaj będziesz musiała wycofać, wiesz o tym. Czemu? No, zaparkować i znowu w prawo. I teraz w prawo może zaparkować. Nie, myślałam, że jechać tam. Ja bym na twoim miejscu teraz w prawo skręcił, zaparkował w prawo i znowu wyjechał tam. Jeszcze raz co? Bo zawsze skręcać mi w lewo, parkując do tyłu, nie? Mm-hmm. Teraz w prawo. Czyli w tą? Mhm, na tyle. Okej. Okay. Starczy. Trochę mogę... za cicho wszedł. Ups. Czy mogę trzymać hamulec jak... No możesz, hamulec bez nie jest połączony z niczym. Stawia się? Stawia się, ale to usłyszysz dopiero jak będziesz zaczniesz jechać. Jak ja się ruszę, nie wiem. Dobrze, bo tak, bo jest kurwa skrzynią. Niech robocze, czyli jest wchodzenie. Więcej gazu, więcej gazu. Dobra, to trzy. Będzie skręć. Wytrzymuj się. Albo jeszcze do tyłu pójdź. Jeszcze, ja jeszcze może dużo miejsca z tyłu. No jest okej. Okay. Nawet jak się toczy. No dobrze, jest. Możecie się toczyć. To nie jest ważne, bo tu nikogo nie ma. Jest okej. Okay. To był dobry dźwięk, to jest dobry dźwięk. Ja tak zawsze startuję. I teraz po prostu nie muszę się martwić o lewą nogę. Stopuj. Okej. Pięknie. Idealnie zastopowanie. Szybko było. Wiesz, że tak, nie? A wiesz co chodzi? Tak, ale ja nie wiedziałam, że się tak. Dobra, nie mój bieg najważniejszy. Okej. Ale machnąłeś. Okej. Nie, to jest grane. To też machnąłeś, nie wiem, to jest grane. No wiesz, no. Kręcisz. Brutalnie. O, dobry jest, lubię go, nie zgadz. Mi by zgadz, ciebie lubi. Dawaj, wsteczny. Nie, trzymasz na jedynce. Nie możesz trzymać na biegu, jak najkrócej na biegu. Okay. Nie mamy żadnego biegu, dlatego nigdzie nie pojedziemy. Musisz rzucić wsteczny i w prawo skręcić. Dobrze, jest dobrze, to jest tylko wiatraszek w chwili. Dobrze, weź mi powiedz coś. Idealnie. Jedynka i łowa. Okej. Okay. Ups. Dobrze było. Okej. Nie wiem, głównie dzisiaj dzień już w pracy, a więc dlatego mi tak dobrze idzie. Kręć. W lewo możemy pojechać, jak chcesz. Migasz sobie, możesz nawet rzucić, jak ci się zachce. I w dół. Nie wiem jak. No dobrze, no to potem, na razie dalej. Siema, siema. Wzimy się po mieście. Nie trzymasz sprzęgła, nie? Nie trzymam sprzęgła. Trzeba, że się rozluźnić na wolnokę. No, może
możesz się rozluźnić. Dobra, zaczynamy się. Tak, ja poczekaj, chcę. Zaparkujemy teraz z przodem, ok? Dzięki. Zrozumiałaś techniki działania biegów. Czyli teraz już wiesz, kiedy możesz jechać bez niczego, tak możesz jechać. I to jest dużo, bo ja tego się długo uczyłem. Ja przecież wszystkie te lekcje, jak z tatą miałam, to właśnie tego się uczyłam. Teraz tak jakby... To jest tak samo jak z tańcem. Już teraz wiem, jak mają moje nogi tańczyć. No dobrze. A właśnie. Parkujemy? Mhm. Właśnie, jak się włącza... Nie, robię tak. Światła? Tu. Lewy mi wiesz, prawy mi wiesz. Światła, większe światła, długie światła, krótkie światła. Okej. Okay. Przeciwwzgielne. Okej. Pamiętaj, wszystkie szybko w lewo. Wow, nie, coś jest... Nie idziemy. Cofnisz sobie? Hej. Chyba delikatnie sobie cofnę. Wystarczy. Okej. Dziś za... Powiedziałeś, że mi dobrze idzie i teraz... Dobrze, cofnij sobie. Idzie do pomiędzy. Jedź! Nie rób tak! Możesz na luzie jechać, żeby ci nie szarpało. Puścisz dobrze. Wszystko puściłam. Czemu tak? Jak wszystko puściłaś, to tylko bieg cię trzyma. I to samo o to mi chodziło. Wsteczny akurat mam silny, a jak widzę, że będę jedyny, to zgas. Rozumiesz? No i jeszcze raz. Sorry. Jeżeli wszystko puszczasz, to jedyna rzecz, która się trzyma, to silnik, który chodzi na jałowym biegu, czyli teraz chodzi na jałowym, słyszysz go? Mm-hmm. I to cię ciągnęło do tyłu, te 900 obrotów. Mm-hmm. Jeżeli zrobiłabyś to na jedynce, ten bieg jest dużo większy, jedynka. Mm-hmm. Dlatego on nie miałby siły wystarczająco te obroty, które on ma na najniższym poziomie, żeby to utrzymać. Dlatego potrzebna jest chociaż trochę gazu, milimetr gazu wystarczy. Mm-hmm. Czyli wtedy jak mnie szarpało, to z tego powodu, że nie wystarczająco gazu. Tak, za mało gazu. Jeżeli cię szarpie, to możesz też trochę sprzęgła nacisnąć i wtedy tylko trochę szarpiesz, szuruje między sobą te palety, przekazując moc. Mhm, okej. Okay. Ale to się nazywa palenie sprzęgła, czego nikt nie lubi. U śmierci. To jest nic, nie martw się, on tak lubi sobie posyczyć. Chociaż nie wiem czemu. Ups. A jeden ze szczegółów to jest to, że mamy otwartą maskę. O! Przestał słyszeć. Nie, bo ja otworzyłem ją kiedyś, żeby Oliwiera... Nie startuj na razie, nie? Trzymam nadal hamulec. Puszczę. No, już jest wszystko. To co, ja lubię sobie pojeździć z otwartą maską, nie? Czemu jest? Cały dzień się jeździłem z otwartą maską. Ojejku. Co, dodałeś to sobie? Tak.